Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Moim gościem jest Tomasz Rowiński, publicysta kwartalnika Christianitas i tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry Tomaszu, witam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nasza telewizja może istnieć tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeżeli chcą Państwo, żeby dalej istniała i dalej ukazywały się na naszym kanale filmy, to proszę o wspieranie nas modlitwą i finansowo. Jak nas wspierać finansowo jest napisane pod nagraniem. Gorąco do tego zachęcam. Tomaszu, wojna kulturowa dopada nas z coraz większą siłą, można powiedzieć, z każdej strony i mam wrażenie przekracza coraz bardziej różne dopuszczalne granice. będziemy o tej wojnie kulturowej dzisiaj sporo rozmawiać, a najpierw taka bieżąca sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko w Polsce, na całym świecie i nie tylko prawicową, ale także lewicową. Mianowicie Netflix, ostatnio no niezwykle popularna platforma streamingowa, publikował. Zapowiedź filmu o tańczących jedenastolatkach, to jakiś film pod tytułem Gwiazdeczki i tam, no co to dużo mówić, oskarżono Netflixa po prostu o promowanie pedofilii, bo tam szło jakiś taniec taki quasi-erotyczny, prawda, na zdjęciu, na plakacie, jaki Netflix opublikował, były te dzieci po prostu roznegliżowane w dużej mierze w jakichś pozach hmm. naprawdę nieprzyzwoitych. Netflix się z tego wycofał, przeprosił, ale sam film twierdzi, jest bardzo dobry, który promował, a ten film przecież właśnie o takim quasi-erotycznym tańcu dzieci opowiada. Jak odbierasz, że taka no, trochę pedofilska, można powiedzieć, jednak tematyka pojawia się teraz w przestrzeni publicznej, to jakby jakiś powrót do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, gdy ta pedofilia, jak wiemy, była nawet w wielkich mediach promowana tam ja nie znam dokładnie szczegółów tej sprawy, e, Dotarło do mnie taka informacja, że jakoś reżyserka się broniła, bo nie widzieliśmy tego filmu, nie widziałem tego filmu. Nie się, to się że, że, kto by go chciał oglądać? No tak, tak, ale no powiedzmy, że może z powodów publicystycznych byśmy zerknęli, jak to, jak to wygląda. Ja przyznam szczerze, tego nie widziałem, tylko czytałem opinię, że tam reżyserka ponoć się broniła, że jednak to jakaś taka forma krytyki, prawda, z jej strony miała być takiej seksualny. Ale sam film filmem, ale to, co zrobił Netflix, czyli to jak zapowiedział, ten film, prawda? Tak, oczywiście, ale można powiedzieć, że pozytywem tego jest, że jakby opinia publiczna zareagowała, tak, to znaczy mieliśmy do czynienia z jakby na tyle wzmożoną, negatywną reakcją, tak, na całym świecie, że jednak jakoś ten Netflix się ugiął, natomiast to, że są przekraczane w serialach właśnie, w tym całym przemyśle serialowym granice, pewne no, takie społeczne, tak, pewnego obrazowania, życia społecznego, tak, coraz szersze jakby pokazywanie takiej seksualności w sposób właśnie wulgarny. No to widzimy tak naprawdę od, od wielu lat. To jest, nie jestem takim może bardzo namiętnym oglądaczem, widzem seriali, ale dobrze pamiętam na przykład z 2005 roku, kiedy zaczynał się taki boom serialowy, HBO na przykład wydało serial Rzym, zresztą bardzo dobry serial, ale który już wtedy było takie poczucie, że one patuje, prawda? Wulgarnością, seksualnością. Jakby to idzie tylko dalej, tak? Znaczy, seriale są niewątpliwie takim kanałem, gdzie przesuwa się granice, jakby w stronę pornografii, wręcz byśmy powiedzieli, tak? Znaczy, że pornografia wchodzi do mainstreamu poprzez właśnie całą tą kulturę. Serialik, no, która jest czymś w, w obecnej formie, właśnie czymś, co zaistniało w ostatnich kilkunastu latach, czyli razem z pojawieniem się po prostu platform streamingowych, tak, i jakby przejściem w ogóle ewolucji seriali od e, takiego formatu telewizyjnego do takiego po prostu formatu rozciągniętego kina, tak? de facto, tak? często, czyli że filmów e, wysokobudżetowych rozciągniętych na ileś odcinków. E, więc więc e, rzeczywiście w sumie mnie to bardzo nie dziwi, to znaczy e, tego typu próby i takie testowanie m, będzie, m, będzie się dokonywało, dlatego że e, co któryś taki pomysł uchwyta jednak, tak? znaczy nie spotyka się ze sprzeciwem. Publiczności, jakiejś opinii, nazwijmy to światowej czy nieświatowej, medialnej. I jakby łapie publiczność, tak, staje się popularny, no a wiemy też, że po prostu seksualność się sprzedaje, więc jakby producenci nieustannie, jakby badają granice, jak daleko można to posunąć, jak jeszcze bardziej, jakby wzbudzić ciekawość, tak, widza. Jeżeli te tłumaczenia reżyserki są prawdziwe, tak. I Netflix nadużył w ogóle zaufania jej w jakimś sensie, tak promując ten film w taki sposób właśnie sprzeczny z tym, co ona chciała w tym filmie pokazać. No nie, nie wiem czy tak było, ale zakładając, że, 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 że ona też szczerze się jakoś tłumaczyła z tego, z tego obrazu, no to tym bardziej mamy jakby obraz taki no po prostu takie kłamstwa medialnego, które jest jednocześnie podszyte zepsuciem po prostu e, szerzonym e, przez, przez media wizualne. Pytam o to dlatego, bo odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach bardzo mocno przybiera na sile takie zjawisko tego, że postawy społeczeństwa polskiego, zwłaszcza młodego, w dużej mierze kształtują właśnie te wielkie koncerny, no przede wszystkim właśnie jakieś serialowe, generalnie, że tak powiem twórcy kultury, czy takie pseudokultury i wydaje mi się, że dobrze widać to w ostatnich tygodniach na przykładzie sprawy Michała Esz, pseudonim Margot, bo to jak polskie społeczeństwo w dużej części, także i artyści, prawda, i ludzie kultury, ludzie kościoła nawet stanęli po stronie człowieka, który chce być nazywany kobietą, chociaż biologicznie jest mężczyzną, i tak go zaczęli nazywać, dużo ludzi się tego przyłączyło, to chyba pokazuje, że duża część naszego społeczeństwa jest kompletnie przeorana tą taką ideologiczną, że tak powiem, młodzką, która jest mu właśnie tymi różnymi także koncernowymi kanałami. No na pewno, czy ta kultura, można powiedzieć, że już jakby dawno się sączy do naszych głów, bo można powiedzieć, że w ogóle ta kultura MTV, tak, to był, można powiedzieć, początek tego typu kultury, czyli kultura teledysku w ogóle, tak? gdzie w, w sposób czy poprzez taki, taką, można twórczość kultury niskiej, tak? która nie, nie budziła może dużego zainteresowania właśnie kultury wysokiej, wprowadzano coraz większą, coraz szerszą taką permisywność seksualną i to, i to było krytykowane. W którymś momencie, ale można powiedzieć, że to tylko postępuje, tak? Może TV się skończyła, te dyski się właściwie skończyły, no ale weszła właśnie taka kultura e, serialowa, która jest pod mniejszą kontrolą niż na przykład kultura JNK. Filmu kinowego mimo wszystko, prawda? Jednak nie wszystko, mam wrażenie, nawet co dzisiaj idzie w takich serialach Netflixowych, przeszłoby tak samo gładko w kinie, albo przynajmniej nie przeszłoby bez ograniczenia wiekowego, tak? Na przykład dla osób dorosłych. A tutaj dostęp do Netflixa jest praktycznie no, nieograniczony. Jeżeli w domu jest Netflix, to. To to młodzi oglądają wszystko jak leci. Mogą sobie też netflix, nie wiem, na komórce po prostu wykupić i, i oglądać y, 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 też, też to, co tam jest. A wiemy, że te tematy właśnie jakiejś takiej. Y, y, Nienormatywnej seksualności nieustannie są mielone w tych, w tych serialach. Te wątki nieustannie się pojawiają. No i oczywiście to rozbudza też rodzaj takiej wyobraźni, ponieważ jednak traktuje ten, nazwijmy, performance Michała Esz, jako rodzaj wyobraźni, a nie rzeczywistego zaburzenia. Tak? No, przy, pamiętajmy, że psychiatria ciągle traktuje problemy z płcią jako, jako zaburzenia, natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z rodzajem takiej kulturowej gry tak naprawdę, która ma służyć, nie wiem, podrażnieniu społeczeństwa, wkurzeniu społeczeństwa, tak? czy podrażnieniu władzy, no jest w tym być może taki trochę duch takiej młodzieżowej kontestacji też, no, ale oczywiście on ma swoje wsparcie w, w, władzy tego świata, władzy korporacji, które, które są zainteresowane osłabianiem Społeczeństwa, bo słabsze społeczeństwo to społeczeństwo bardziej konsumpcyjne, tak, bardziej nastawione na taką realizację tylko swojego egoizmu, tak niezainteresowaniem, rodziną, prawda? jakąś odpowiedzialnością taką środowiskową, a, a właśnie zainteresowane coraz większą konsumpcją. No bo ja wiadomo, więzy społeczne wytwarzają w nas dobre odruchy, dobre cnoty no, wytwarzają właśnie poczucie jakby odpowiedzialności za innych, w ogóle zdolność rozpoznawania dobra i zła, tak? Takie społeczeństwo, które jest zatomizowane, które wydaje się, że w ogóle rzeczywistość jest tylko przedmiotem naszych fantazji, tak możemy być tym, kim sobie wyobrazimy, no jakby siłą rzeczy będzie łatwiejsze do sterowania przez tych, którzy mają zasięgi, tak sobie to nazwijmy dzisiaj, tak? zasięgi, e, zasięgi, które służą pomnażaniu kapitału, pomnażaniu zysków. Także, także wpisałbym to ten nurt ciekawy właśnie w nawet tym całym jakby skrajnie lewicowym. Myśleniu. Ostatnio pojawia znaczy może to się pojawiało wcześniej, ale ja ostatnio zauważyłem taki wątek o tęczowym kapitalizmie, prawda? Że tam wróćmy do prawdziwej emancypacji, odrzućmy tęczowy kapitalizm, tak? Czyli że jakby. Ale co to jest sa... tęczowy kapitalizm? No to to... Cały ruch, cały ruch marszów równości, cały, cała, cała kultura miesiącu, miesięcy dumy, tak? Cała ta kultura, nazwijmy, homoseksualna. Tęczowa, która teraz u nas wkracza do mainstreamu, tak? która jest wspierana przez celebrytów, tak? przez korporacje, tak? Jakby, czyli, czyli cały nurt w gruncie rzeczy to jest zarabianie pieniędzy na homoseksualności. Tak? I jakby pojawia się wewnątrz tego nurtu, pewna taka kontrkultura. Zresztą chyba zdaje się, że nieco anarchistyczna, bo widziałem, że to w Czerni, tak, ci ludzie raczej się przedstawiają, tak? że właśnie wróćmy do prawdziwej emancypacji. Oczywiście oni są za tym, że pójść jeszcze dalej, ale już pomijając jakby kierunki tej emancypacji, to jakby dostrzeżenie tego jest również po tej stronie lewicowej, że sam sama ten ruch kontrkulturowy stał się de facto już został skolonizowany przez przez kapitał i służy tylko i wyłącznie jakby tak zdobywaniu jeszcze większej ilości pieniędzy, bo właśnie powiedzmy, że te środowiska tęczowe są dobrym klientem po prostu, są dobrym klientem, tak, nie, nie podejmują takich odpowiedzialności, jakie podejmują rodzice wobec dzieci, tak, nie, nie mniej oszczędzają, mniej są zainteresowani jakąś właśnie skromnością życia, która po prostu, w której wymaga wychowania, ale po prostu są zainteresowani konsumpcją, więc są wygodnym takim, takim targetem. Więc wydaje mi się, że tutaj e, to wszystko się jakby w tej chwili domyka, tak? domyka się ta kultura właśnie razem z kulturą taką kapitalistyczną. No ciekawe czy czy, czy, ten, czy taki, ta kontrkultura w kontrkulturze będzie miała jakiś szerszy Zasięg, czy to no, są tylko taki tacy, jakby to pić, trockiści tak? w ramach <główne, głównego nurtu rewolucji? Czy skończą tak samo jak trocki w takim razie przez te rewolucji pożarci? Ale to, to zostawiając, chciałbym Cię jeszcze, Tomaszu, zapytać o to, jak oceniasz, no to nie jest tylko problem Polski, ale problem wszystkich krajów, które się z tym zmagają, z tym frontem, ale czy my możemy mówić jeszcze o sobie, że jesteśmy narodem suwerennym, który sam się sobą rządzi? No bo tak naprawdę jesteśmy teraz brutalnie pozbawiani własnej tradycji i kultury, poprzez. Przez pewne manipulacje, za którymi stoją ogromne pieniądze, o czym to właśnie teraz mówiłeś, i na to pozwalamy. To znaczy, odbiera się nam naszą tradycję, odbiera się nam naszą historię, my nic z tym nie robimy i pozwalamy, żeby nasze społeczeństwo tak naprawdę zostało wykorzeniane z polskości i z chrześcijaństwa. Czy jesteśmy suwerennym narodem w takim razie? Ojej, to trudne pytanie, bo ono jest w gruncie rzeczy dosyć, dosyć ogólne i też trzeba by się zastanowić, co moglibyśmy zrobić na przykład realnie żeby jakby przeciwstawiać się tej współczesnej kulturze kapitalistycznej, tak to nazwijmy, takiej, e, takiej, tak, tej tęczowemu kapitalizmowi, no bo to w sumie ten Netflix też się w to wpisuje. W, jak, w jakiejś mierze. No cóż, wydaje mi się, że jednak trochę bym się cofnął tutaj i odwołał do, do, jakby do sytuacji politycznej, tak, w jakiej te ostatnie wydarzenia miały miejsce. To jednak mam takie poczucie, że um, niestety, jakby nasza władza obecna, obóz Zjednoczonej Prawicy, w dużej mierze podniósł te emocje tak, wokół tej sprawy, to zobaczmy, że w gruncie rzeczy ostatnia cała kadencja, czy, czy, czy Andrzeja Dudy, czy, czy kadencja rządów PiSu nie była aż tak bardzo, że tak powiem, tęczowo zabarwiona. Oczywiście mieliśmy zeszłoroczne wydarzenia. To było 50-lecie Stonewall, tak, był cały miesiąc u nas też wałkowania, prawda, w wszystkich miastach parad równości. Ale że jednak bardzo mocno ten temat został podniesiony z powodów wyborczych przez rządzącą prawicę, tak? to znaczy, że zostało podrzucone paliwo tak, tym środowiskom, po to, żeby jakby zantagonizować nasze społeczeństwo na tym tle, no i jakby wygrać, wygrać wybory, bo było no, takie przekonanie, w dużej mierze słuszne, że większość Polaków jednak nie będzie się chciała wijać tą tęczową flagę, tak, przed wyborami i jakby zagłosuje przeciwko Trzaskowskiemu, na przykład, tak, który, którego znamy jako właśnie twórcę karty, warszawskiej karty LGBT. Natomiast ten jakby zabieg strategiczny taki spowodował też rozprzestrzenianie się tego myślenia w ogóle kategoriami tak, tej tęczowej kultury, bo jestem przekonany, że dzisiaj, kiedy mamy taką szalenie napiętą sytuację, kiedy w mediach społecznościowych tam co druga, prawda, czy co trzecia osoba oznacza się jakimś tęczowym krążkiem, prawda, swój, swoje profilowe tam zdjęcie, to jeszcze podejrzewam, że rok temu w ogóle nie pomyślałaby o tym, żeby e, żeby jakby tego typu samoidentyfikacji samo no, Na ulicach kom... Warszawy, przepraszam, że wejdę w słowo wcześniej, tego nie widziałem, a teraz co kilka bloków widzę tęczowe flagi zwisające z okien. Mnie jest są to już flagi Białorusi, ale te tęczowe zdecydowanie dominuje, jakby to była ta najważniejsza wojna, którą teraz... No, więc, więc wydaje mi się, że y, y, są rzeczy, na które mamy nikły wpływ i jednak mimo wszystko nie mamy zbyt dużego wpływu na jakby tą kapitalistyczną formę kultury, ale... Że... Uważasz, że jakby ta nasza suwerenność nie jest ograniczona przez to, że ludzie dają się manipulować, po prostu, jeżeli nic z tego nie robimy, jakby, że państwo nie rości sobie, nie rości, nie chce mieć władzy nad kulturą, nad tym, co tutaj wpływa. To jest. No, po prostu wydaje mi się, że państwo, niestety w ogóle państwa są stosunkowo słabe, po prostu, w stosunku do. Tej kultury nazwijmy to kapitalistycznej, korporacyjnej. Oczywiście dobrze, że one w ogóle są, bo one w ogóle stawiają jakiśkolwiek opór e, wobec takiej, takiej drapieżności, tak, no nie wiem, po, poczynając tego, że, 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 że gdyby nie było państwa, to nie byłoby kodeksu pracy, tak? Byśmy byli wszyscy niewolnikami w, naszej, w naszych zawodach, tak, powiedzmy tak, no może jakieś wolne zawody, niekoniecznie, ale kto nie jest w wolnym zawodzie, to, to jednak dzięki to jednak państwo zawdzięcza jak, 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 jakieś formy ochrony. Więc oczywiście nasze państwo które nie jest jakoś tam specjalnie silne, także stara się w kulturę wchodzić. Możemy powiedzieć, że w ogóle jednak dokonała się pewna zmiana w kulturze w ostatnich 10-15 latach, to znaczy powrót jakiejś kultury patriotycznej. Pamiętajmy, że w latach 90. tego nie było, to znaczy, nie wiem, nawet jakieś takie szersze wspominanie wybuchu Powstania Warszawskiego było ironicznym uśmiechem, prawda, traktowane, czy w ogóle nie wiem, wywieszanie flagi, no haha, patriotyzm flagi, co to znaczy, Płaćmy podatki, prawda, to była taka, taka cała retoryka, która górnicze rzeczy była retoryką państwa liberalnego, która była antypatriotyczna. To się jednak zmieniło, to znaczy prawdopodobnie bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji, gdyby nie jednak pewien zwrot patriotyczny, który nastąpił na początku XXI wieku, razem zresztą on by się trochę wiązał z oferą Rywina, z tym pokoleniem, które sprzeciwu wobec pewnych form transformacji muzeum powstania warszawskiego, prawda? Lech Kaczyński, cały ruch muzealników, ale to oczywiście rozrosło się wtedy szerzej, Tak, to znaczy, że Nasze pokolenie wtedy młode, jakby zrozumiało sens patriotyzmu. Tak? I wydaje mi się, że w dużej mierze to jednak jakoś funkcjonuje do dzisiaj, to tak? znaczy, że gdyby tego nie było i gdybyśmy od lat 90. cały czas funkcjonowali w takiej liberalnej retoryce, to dzisiaj nie byłoby być może w ogóle tego sprzeciwu. W sprzeciwu wobec jakby tej rewolucji tęczowej. Oczywiście, no jest jeszcze chrześcijaństwo, tak, ale zwróćmy uwagę, że nasz katolicyzm od 89 roku jest marginalizowany, tak. To Jana Powa drugiego stwierdzenie, że po prostu mamy większościowe getto w Polsce, że jest to niebezpieczeństwo większościowego getta w Polsce katolickiego, jest jakby aktualne, tak. To znaczy, że rzeczywiście łatwiej czasami jest wejść w taką suwerenność i dyskusję z kulturą z pozycji pewnych takich patriotycznych też, tak? czy, czy pewnej takiej e, mobilizacji tych emocji, za którymi idzie też e, emocja, czy, e, czy jakby doświadczenie religijne, no ale jakby sama, sama religijność wiemy, że jest, jest marginalizowana i coraz bardziej, tak? jesteśmy fundamentalistami faszystami, naziolami itd. i tak dalej, To tak dalej. nawet bardziej to czasami dotyka ludzi, którzy są religijni niż, ci, niż tych, którzy są jakoś tam mocno patriotycznie zaangażowani. Więc, więc ja bym nie powiedział, że państwu nic nie robi, to znaczy to... To, to nie jest, nie jest prawda. To i Tego też nie powiedziałem, że nic nie tak, robi. Tak. Natomiast no, jakby trzeba mieć świadomość, że, że jakby y, suwerenność państwa jest, państw w ogóle, jest znacznie mniejsza e, niż no, nie wiem, w XIX wieku, tak, czy jeszcze w XX wieku. Ale przepraszam, e... czy wszystkich. Ja wiem, że to nie jest dobry hmm. przykład i taki przykład zawsze trochę musi razić. Natomiast no, coś hmm. jednak obrazuje. No, państwa no, choćby Arabia Saudyjska. Jednak są w stanie, mimo funkcjonowania i podłączenia do tej globalnej gospodarki, zachować swoją kulturę i swoją tożsamość. Nie poddają się wiem, oczywiście, ograniczają wolności obywatelskie, ale być może jest to też jakieś, jakaś inspiracja do pewnych rzeczy. Czy, czy my też możemy bardziej jednak tą kulturę, antykulturę i to, co chce nam wyrywać, naszą tożsamość stosując manipulacyjne techniki zwalczać. Mo, moim zdaniem, znaczy, jednak ja bym się na tej islamskiej kulturze za mocno nie wzorował. Nie, nie chcę się wzorować na kulturze, oczywiście, tylko na pewnych mechanizmach, ale... które gdzieś funkcjonują, czy one nie mogą być inspirujące. nie na nie, islamskiej kulturze. Się, że na, naprawdę, że to... czasami wystarczyłoby, żeby mm, polskie państwo стосував власне право, так? To te... właśnie o to chodzi. No, bo jeszcze raz, tylko, żeby to dobrze wybrzmiało, bo nie tak. chciałbym być posądzony o jakąś filozofię islamskość. Arabia Saudyjska po prostu, jak opowiem państwowy twór, jest w stanie jednak swoją suwerenność, mam wrażenie, na polu kultury chronić. Mnie. Więc właśnie, jeśli chodzi o taką suwerenność, no to mieliśmy w zeszłym roku przecież przypadki jawnej obrazu uczuć religijnych, prawda? W czasie miesiąca Dumy, tak? Podczas poszczególnych marszy. Mieliśmy obrazy moralności publicznej i często. E, polskie władze w, w postaci policji po prostu nie reagują w właściwy sposób, tak? ponieważ w takiej sytuacji należałoby organizatora marszu wezwać do wycofania sytuacji e, złamania prawa, tak? a jeśli nie ma na to reakcji, no to marsz się rozwiązuje. Zobaczmy, z o, jaką większą łatwością rozwiązywano różne patriotyczne tak? marsze, marsz niepodległości, próby prewencyjnego, w ogóle tak? zapobiegania tego typu wydarzeniom, a w przypadku jakby tych tęczowych, nazwijmy to sobie, wydarzeń, nie ma tej odwagi. A to są proste rzeczy, które wynikają z, z polskiego prawa. Czyli co można powiedzieć, że w jakimś sensie nasza władza ulega tym liberalnym interpretacjom tak, prawa, które de facto są sprzeczne z duchem naszego naszego prawa, tak? Dlatego, że my mamy tak samo, tak, takie samo prawo wymagać, żeby nasze zasady konstytucyjne były realizowane w przestrzeni publicznej, jak te osoby manifestujące. Moim zdaniem już na tym poziomie cywilizowałoby to to zjawisko całe kontrkulturowe, tak? Równocześnie nie rozzuchwalałoby tych środowisk, bo jeżeli one widzą, że mogą łamać Prawo, no to po prostu je łamią. Ostatnio taki film, filmik widziałem, nagranie, gdzie po raz kolejny policja zapobiegała zbiegowisku, które miało na celu tam atak na furgonetkę tak? Fundacji Pro Prawo do Życia. No i oczywiście w lewicowym Facebooku, że tak powiem, to było komentowane, że oto polski OMON, Prawda, idzie na pasku fanatyków przeciwko naprawdę demokratom, tak? czy jakimś wolnościom obywatelskim. No podczas gdy wiemy, że w polskim kodeksie prawa karnego jest coś takiego jak zbiegowisko, co jest czynem zakazanym, tak, który prowadzi do różnych tam dalszych konsekwencji i jakby policja po prostu niejako chroniła, tak, wolność... Tych obywateli, którzy siedzieli za kierownicą tej furgonetki, i jakby też mamy orzeczenia sądowe. Wiemy, że Fundacja Pro musiała się z części swoich banerów wycofać, ale z części nie. No, czyli jakby sytuacja była jasna. I tutaj ale jeszcze, to... przepraszam, bo Lewica to zawsze podnosi, że Fundacja Pro emituje dźwięki. No a jeżeli komuś to przeszkadza, to jest to zakazane, bo prawda, I dlatego, hmm. że zatrzymują, bo oni łamią prawo emitując dźwięki. Prawda? No tak. to też jest taki argument. Tylko tak, tak ale jakby leży. te obywatelskie zatrzymanie też jest wtedy tak naprawdę tylko uzasadnione, jeżeli jest ta, to niebezpieczeństwo tam mataczenia, trudności z ustaleniem tożsamości, to, to na przykład tutaj kryje. nic takiego się nie dzieje, to znaczy wszystko nagrywają, można powiedzieć, że łatwo, łatwo jest namierzyć i te furgonetki, i kierowców, jakby tutaj nie ma tej sytuacji, że właśnie że przestępca. No bo to jest ta sytuacja, o, którą, o której mówi to prawo. Ucieknie i nie zostanie w ogóle ujęty i jedynym sposobem jest interwencja obywatelska. No ale wyobraźmy sobie, jaka byłaby sytuacja, gdyby ktoś na przykład wyszarpał w czasie Marszu Równości ten bluźnierczy, prawda? banerek tam, który, który kpił z Najświętszego Sakramentu i z procesji Bożego Ciała. No wyobraźmy sobie taką interwencję obywatelską. Przecież byłaby histeria i agresja w liberalnych mediach taka, że byśmy się przez rok z tego nie podnieśli. By, byśmy w ogóle byli jakimiś, prawda, Hitlerami wszyscy, prawda? Znaczy, którzy, którzy byśmy tego bronili, czy, czy w jakiś sposób tłumaczyli. Więc jakby po prostu nie ma tu żadnej symetrii, tak? Nie ma symetrii i na tym moim zdaniem powinna polegać suwerenność państwa, która zresztą jest zapisana w Konstytucji, która właśnie polega na tej bezstronności. Bo bezstronność to nie jest neutralność światopoglądowa, jak nam się często próbuje wmawiać, którą mamy zapisaną w Konstytucji, ale ta bezstronność, znaczy, że wszyscy mają w taki sam sposób mieć dostęp do tych zasad konstytucyjnych. No, u nas to często bardzo kuleje. Tak samo niechętnie organy ścigania przyjmowały zgłoszenia e, o obrazie uczuć religijnych w sprawie tęczowego nimbu tak? w obrazie Matki Bożej. Czyli jakby organy są oporne, żeby e, jakby akceptować to, że również e, religijni obywatele Rzeczypospolitej mają swoje, swoje prawa i te prawa też mogą być realnie łamane, e, no ale jak, jak mówię, no jest tutaj, to jest przykład niesuwerenności, to bym powiedział. Bo, Pewnie z Netflixem za dużo się zrobić nie da. No, oczywiście trzeba by przejść do jakichś takich metod, które jednak w naszej kulturze europejskiej, współczesnej no, byłyby trudne do przeprowadzenia. Tak? Eee, właśnie, no, wykraczające poza pewne, pewne jednak takie demokratyczno-liberalne... E, prawo posłucham. Tak, elementy tej praworządności. Natomiast w ramach tego, co polskie prawo stanowi, jest ewidentnie dużo do zrobienia. E, przede wszystkim nieuleganie takim jednostronnym, tak naprawdę, interpretacjom, e, e, które liberałowie przeprowadzają na naszym prawie. I brakuje tylko... woli po stronie władzy. Brakuje woli, zdecydowanie, woli zdecydowanie. do Woli i determinacja. Chciałbym cię zapytać, jak oceniasz to, czy to, co mówi Różni politycy Prawa i Sprawiedliwości wpływa na działania Lubbergi BT. Przetoczę dwie wypowiedzi, czy raczej je opiszę, bo nie będę ich cytował. Ale prezydent Andrzej Duda w, w ostatnim wywiadzie z tygodnikiem sieci był pytany o to, czy do Michała Esz zwracałby się prywatnie w formie żeńskiej, jeżeli tam by go o to poprosił. I odpowiedział prezydent Duda, że oficjalnie oczywiście by tego nie robił, prawdopodobnie by tego nie robił. Natomiast prywatnie, gdyby jakiś przyjaciel, mężczyzna prosiłby o to, go o to by mówił do niego w formie żeńskiej, na to pewnie zgodził, właśnie tak po przyjacielsku. Jedna rzecz. Druga, był pytany jeszcze o związki partnerskie. No, powiedział, że on by nie jest tutaj zamknięty na ten temat i coś tam być może kiedyś mógłby zrobić. Jedna rzecz. Druga to z kolei w tygodniku do rzeczy wywiad z szefem forum Młodych Pisy Michałem Moskalem i pracownikiem, współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, jego biura poselskiego, zdaje się. I Michał Moskal powiedział coś takiego: wojna kulturowa z lewicą nie ma teraz sensu, zajmijmy się prawami kobiet. Równo, jeżeli chodzi o równość płacową kobiet, prawami zwierząt ochroną środowiska i tak dalej. Hmm. Czy to nie oznacza, że prawo i sprawiedliwość? Jednak taką wysyła taki sygnał, że ta wojna kulturowa to nie jest istotne. Tak naprawdę na wiele wam tutaj pozwolimy. Pewne rzeczy musimy robić, żeby ten konserwatywny elektorat przetrzymać, ale tak naprawdę to chcemy być tacy, jak zachodnia hadecja, prawda, i na wszystko wam kiedyś pozwolimy, tylko trzeba czasu. Mi się wydaje, że po prostu jest w tej chwili rozgrywka wewnątrz obozu zjednoczonej prawicy. Tak? To znaczy te emocje, które teraz są mocno też podgrzane ze strony rządowej, no to jednak wygląda na pewną inicjatywę ziobrystów, tak byśmy sobie to określili. Tak? Natomiast w gruncie. w gruncie. eskalacja sporu z tą tęczową ofensywą. Tak, tak, tak myślę. No Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj niewątpliwie ma takie narzędzia, tak, żeby, narzędzia. żeby w tę stronę działać. Zresztą też i e, jakby w i Michała zostały prawda? wykorzystane, no bo przecież było tak. zażalenie prokuratury do tego, żeby nie aresztować Michała Natomiast oczywiście to są, oczywiście rozumiem, że teraz no, przedstawiciele samego PiSu mogą rzeczywiście łagodzić pewne tony i to samo w sobie nie jest moim zdaniem złe, tak, łagodzenie tonów, tylko że oni ponoszą odpowiedzialność znacznie wcześniej za tą sytuację. Znaczy, ponoszą odpowiedzialność za to, że jakby już w kampanii wyborczej uczynili z tego główny po prostu taki argument dzielący społeczeństwo. Bo moim zdaniem jednak w Polsce ta wojna kulturowa nie jest aż tak konieczna do przeprowadzania w taki sposób jak się ją teraz przeprowadza. To znaczy postulaty politycznego ruchu homoseksualnego nie są aż tak mocne w naszym społeczeństwie. Gdyby nie doszło do takiej proliferacji przez to wzbudzenie emocji, prawda, że walczymy z LGBT i tak dalej, moim zdaniem w dalszym ciągu mielibyśmy do czynienia jednak z niszową grupą, tak? To znaczy ja to zrzucam część odpowiedzialności na prawicę. Za te nastroje, które teraz zostały wytworzone. Moim zdaniem, gdyby nie zostały wytworzone takie nastroje, to i aresztowanie Michała Esz wcale nie wzbudziłoby takich e, rozruchów nazwijmy to, tak? Irak. Może gdyby nie zostały wytworzone, to prawica, PiS przegrałoby wybory. No tego nie wiem, ale z drugiej strony, no, jak patrzymy na to z perspektywy jakiejś dobrej woli, tak, powiedzmy, czy stosowanie dobrej woli w polityce, e, no to zobaczmy, że jakby e, przez to działanie w ogóle cały. Cała agenda tęczowa, teraz może z, 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 lada moment może się okazać, że jest głównym po prostu e, to jest takim trzonem całej agendy opozycyjnej. No to nie będzie dobrze. Tak? to znaczy, że nagle że dojdzie do takiego utożsamienia, że prawa człowieka, prawda, i agenda politycznego ruchu homoseksualnego, tak? Znaczy, to jest jakby coś, co e, będzie niedobrym, moim zdaniem, jakby efektem e, takiego rozegrania wyborów, e, jak zostały rozegrane. Oczywiście to, co mówi e, ten młody polityk e, e, PiSu, w jakim sensie jest e, ok, bo to jest taki PPS-owski program, tak? No, to taki, tacy, tacy socjaliści, prawda, starej daty, no zajmują się właśnie nierównością wobec kobiet, e, sprawami społecznymi, ubóstwem, no, to generalnie to należałoby to, jakoś należałoby to poprzeć. Znaczy, jeżeli to jest głos, który ma na celu jakby uspokojenie Emocji, no to, to okej, okay, bo tak naprawdę w tej chwili to nie wiadomo dokąd zmierza tak, dokąd zmierza cała ta zawierucha tęczowa. Bo czy rozwiązaniem, czy uspokojeniem miało być właśnie teraz prowadzenie związków partnerskich, no tak, tak naprawdę to nie wiadomo, bo nie ma jakiegoś związku silnego no między aresztowaniem Michała. Aż a tym, że trzeba wprowadzić prawda, związki partnerskie. Znaczy, to logika tutaj jakby klęka, tak? Wy, wymienka, no, ale jakby w procesie politycznym no to może do tego prowadzić. Więc no, ewidentnie byłoby w interesie Polski i dobra wspólnego, teraz te emocje e, wciszyć, tak? Znaczy, że widzimy, że ta eskalacja e, tylko będzie prowadziła do wzmocnienia liberalnej mm, opozycji, która będzie miała nowy, że tak powiem, nową pożywkę ideologiczną w postaci szeroko akceptowanych wśród elektoratu opozycyjnego postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. Z moim zdaniem to jest złożone, tak? to znaczy, że to nie jest e, tylko tak, że... E, mamy całą opozycję, która zawsze i wszędzie popierała te postulaty, tylko jakby wytworzono pewną dynamikę polityczną, w której zaraz się okaże, że właśnie wszyscy po politycy opozycyjni nie będą się nagle owijać w tęczową flagę, bo to, bo to stanie się takim rodzajem paliwa, emocji, nowych emocji. A wiemy, że jakby w gruncie rzeczy ludzie nie budują swoich tożsamości politycznych właśnie dyskursywnie, przez poszukiwanie prawdy, tylko chętnie po prostu. Inkorporują to, co jakby budzi emocje na przykład y, negatywne wobec przeciwników politycznych. Tak? No skoro y, zostanie zbudowane takie poczucie, że PIS tam, czy zjednoczona prawica, prawda gnębi LGBT, no to my musimy ich bronić. To są prawa człowieka. I nagle okaże się, że ludzie właśnie, którzy nie wiem, rok temu jeszcze w ogóle o tym nie myśleli, dzisiaj, czy, czy za parę miesięcy staną się twardymi obrońcami prawda, agendy homoseksualnej, tak? czy, czy tego politycznego ruchu homoseksualnego, bo Wiem, że to nie, nie są wszyscy homoseksualiści. Zresztą to też jest problem, tak? Że jakby to napięcie emocjonalne, polityczne, które teraz mamy wokół tych postulatów również wpycha osoby, tak, o skłonnościach homoseksualnych, jakby w ramiona tej ideologii, tak? Znaczy oni jakby czują się coraz bardziej przymuszani do tego, żeby w jakiś sposób się politycznie identyfikować, no i siłą rzeczy jakby ich sytuacja, taka kondycja ludzka będzie ich pchała w ramiona tej ideologii zupełnie niepotrzebnie, zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie, tak? Należałoby ją, no, to, ją się w pewnym sensie są... marginalizować nawet. Otóż wiążą się z tą ideologią często ludzie, którzy homoseksualistami chyba nie są. A tak, są. No, oczywiście. Nie, no, tak. Że też jednak pod to się podłączają, a właśnie tak. chciałbym Chciałbym cię zapytać jeszcze na koniec o to, jak oceniasz postawę Kościoła katolickiego w sprawie właśnie tego napięcia, jakie ostatnio tutaj wybucha i prowokacyjnie od razu ksiądz Adam Boniecki ksiądz Alfred Wierzbicki stanęli w obronie Michała Esz, wydali taką odezwę, że ręczą, no wraz z innymi jeszcze sygnatariuszami, że ręczą za Michała Esz i zwracali się w tej odezwie do niego w formie żeńskiej, czyli można powiedzieć, zarówno ksiądz Boniecki, jak i Wierzbicki, ważne postacie polskiego kościoła, bądź co bądź, przyjmują już w, jakiś, w jakimś sensie te narzędzia ideologii LGBT, no bo Mówią o tym językiem. No tak, ale to można też powiedzieć, że akurat to oni jakby przynależą do tych środowisk, które zawsze w ten sposób wykazywały pewną uległość wobec ideologii. 15 lat temu jeszcze, aha, no w tym no sensie. No w tym sensie wobec ideologii, znaczy yy, jednak ten cały, jak sobie przejrzymy yy, pewną historię, tak, na przykład Lewicy Katolickiej, no to widzimy, że, że jednak była pewna uległość wobec socjalizmu, tak wypowiedzi, nie wiem, Tadeusza Mazowieckiego z początku więzi, tak? Potem mieliśmy, no, jakoś tam zrozumiały sojusz z rewizjonistami, prawda? I znowu to... To właśnie ci socjaliści, komuniści, rewizjoniści byli autorytetami dla tych środowisk. Potem mieliśmy zwrot liberalny, przecież lewica, ta dzisiejsza lewica katolicka tak naprawdę wsparła pewną liberalną wizję polskiego państwa po 1989 roku. No i a teraz mamy kolejne przekształcenia tak, w stronę znowu jakby liberalizm, można powiedzieć, przekształcił się w tą taką tęczową ideologię w dużej mierze, tak? no bo liberałowie się z tym utożsamiają i tak samo lewica katolicka jakby podąża w y, dalszym ciągu drogą swojego tego kryzysu, w którym jest, y, można powiedzieć, od, od II wojny światowej. Ten kryzys oczywiście nie, nie jest jakiś sensu stricte polski, on jest, można powiedzieć, ogólno kościelny. No, ja za, zawsze lubię podać ten przykład y, książeczki y, ojca Szeni który właśnie napisał taką broszurę pod tytułem Nauka społeczna kościoła nie istnieje. Moim zdaniem to mówi wszystko. Tak? Znaczy wpływowy pisarz, teolog katolicki, który uznaje naukę społeczną kościoła tylko za jedną z form ideologii, de facto ją relatywizuje i zostawia jakby katolikom taką, taką przestrzeń, że mogą przyjąć każdą ideologię, byle dążyć do jakiegoś dobra. Prawda? społecznego. No to, to jakby tym się kończy. tak? Znaczy brakiem suwerenności. to pytałeś o suwerenność. Moim zdaniem to jest jednak mm, brak suwerenności, ponieważ e, wcale Michał Esz nie jest ubogim w duchu, nie jest słabym, skrzywdzonym. Jest elementem... Teraz przepraszam, nie jest nawet ubogim materialnie, bo no jego tak, kolektyw zyskał już ja kilkaset tysięcy złotych. Tak, ale jakby no, po prostu jest elementem tego nazwijmy to tęczowego kapitalizmu. Gdzieś jakimś tam pionkiem, który akurat okazał się przydatny do jego rozwoju, tak? ale nie, nie jest żadnym biednym tego świata, nie jest żadnym e, prawda, zmarginalizowanym, e, moim zdaniem, e, przedstawicielem społeczeństwa. No wręcz jakby, może być, bohaterem jest w tej chwili. Natomiast e, e, jest jakaś taka w dalszym ciągu fałszywa perspektywa środowisk e, tych katolewicowych, kato że, że to jest jakiś margines. E, Polityczny, społeczny, tak, no nie, jakby w tej chwili to jest główny nurt życia politycznego w naszej kulturze. Znaczy to są ludzie, którzy po prostu rządzą, rządzą w kościele na zachodzie, rządzą w państwach Europy Zachodniej, więc jakby postrzeganie go w kategoriach jakiegoś więźnia, prawda, którego należy odwiedzić czy wesprzeć, jakby wydaje mi się tutaj kompletnie chybione taki mały tylko obrazek, zupełnie świeży, bo mówisz, że rządzą ludzie, którzy właśnie z tym nurtem współpracują. Rzeczywiście dzisiaj, w dniu, w którym rozmawiamy, pojawiła się informacja z, z Niemiec i można powiedzieć z Watykanu, bo idzie o kardynała Reinharda Marxa, który jest doradcą papieża Franciszka i był przewodniczącym Episkopatu Niemiec. Fotografował się pod pomnikiem Karola Marksa. Episkopat tę fotografię na swojej stronie zamieścił i napisał, że kardynał Marks bardzo szanuje Karola Marksa i tak jak on też napisał dzieło Kapitał. No i generalnie pokazuje to taką wielką Bliskość, więc rzeczywiście taki o, marksista u boku papieża, trzeba to rozpowiedzieć. powiedzieć. Nie, no tak, ostatnio przeczytałem książkę ojca Kupczaka w innym wątku, to dotyczącą Maurice'a Leticia. No i jakby tam, mimo dużej dyplomacji, ostrożności polskiego Dominikanina, no kardynał Marks jakby ewidentnie jest po takim rewolucjonistą wewnątrz kościoła. To znaczy analiza jakichś tekstów, konferencji teologicznych, w których bierze udział, ich jakby wydźwięk, tak, któremu on nadaje jakby powagi, rangi swoją obecnością, no ewidentnie stawia go w nurcie właśnie, no, Nie wiem, czy używać tego słowa marksizm tutaj, no bo jakby ta rewolucja niesamowicie już, że tak powiem, zmieniła swoje oblicze i jakby często jak używamy określenia, że to jest marksizm, to się nas wyśmiewa. No, ale po prostu, po prostu rewolucja, która idzie coraz dalej, a i też dotyczy Kościoła, więc można powiedzieć, że kardynał Marx rzeczywiście obstawia po prostu tą rewolucyjną agendę na odcinku katolickim w Niemczech. I, i, no, I, w Watykanie i należy, też. tak. I niestety się z tym należy jakoś zgodzić, że mm, dobrych efektów jego pracy trudno się spodziewać. Bardzo Ci dziękuję, Tomaszu, za ja rozmowę. Dziękuję. Naszym widzom, bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać modlitewnie i finansowo. Z Panem Bogiem.